rowerowi. Jedźmy razem! Cześć, witamy we wsi Soc. Jedziemy do miejscowości Ryboły, aby odnaleźć groby moich pradziadków, prababci, pradziadka, później Białowieża i Żubry. Pozdrawiamy z miejscowości Pawły. Dojechaliśmy do Ryboły. Jedziemy teraz do sklepu kupić znicze. I rozpoczynamy poszukiwania grobów. Tak, to rozpoczynamy poszukiwania. Cmentarz no nie jest najmniejszy, ale też nie jest największy, całe szczęście. Trzymajcie kciuki. Niestety chyba nie odnajdziemy tych grobów. Niestety. Dobra, jak widzimy, niestety spadło tutaj drzewo. Prawdopodobnie któryś z tych grobów to groby pradziadków. Połowiczny sukces. Znaleźliśmy grób braci babci. Niestety groby pradziadków prawdopodobnie już zniszczone. I tabliczki odpadły. Pomodliliśmy się w tym miejscu. Tak trzeba. Radio, które przekazuje w najszybszy sposób wiadomości. To jest baba babie wskazało. Kolejna cerkiew, tym razem w trześciance. No i z wolna dojeżdżamy do wsi Kotówka, gdzie postaramy się odnaleźć dom mojej drugiej babci, tym razem od strony taty. Bo jak na razie najgorszy dzień naszej wycieczki. Nie mamy już siły, kolana w kolana. Wiatr wieje tak, że nie mamy siły jechać. Do tego wszystkiego jeszcze pani, której nic nie chce spać, napisała SMS-a, że przykro jej, ale jej nie ma i nie możemy mieć. No nie da się ukryć, dzisiejszy dzień jest ciężki, chociaż bardzo fajny, bo przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Oli się podoba, ale ja się jaram, bo byliśmy i w Kaniunkach, i w Kotówce. A Oli też się podoba. Ola krzyczy, że też jej się podoba i odwiedziliśmy groby. Ale zmęczenie doskwiera i jutro robimy sobie przerwę od jazdy z cekwami. Zostajemy na dwie noce w Białowieży, ale jak na lajtowo. Nie, że lajtowo, jak Ola się śmieje, bo ja mówię, dobra, dzisiaj dzień przerwy, robimy 80. Zwalniamy. Kierujemy się właśnie
rowerze, a obecnie jeździmy sobie po lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej. I wejdziemy sobie na wieżę widokową tutaj. Naszej wyprawy. Dzisiaj jesteśmy w Białowieży. Miejsce mocy to obszary o pozytywnym promieniowaniu. Na koniec dnia taka mała ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale Białowieża jest to miejscowość, która powstała z połączenia kilku wsi, między innymi Stoczka i Tropinki. Siema, witamy Was w kolejnym dniu naszej wyprawy. Kierujemy się teraz ku wylotówce z Białowieży. Celem minimalnym jest Grabarka. A jeżeli się uda i będzie przede wszystkim droga dopisywała, to myślę, że pokręcimy więcej. Wojsko! Wojsko jeździ po naszych drogach z ranka. Lasami jeżdżą, aby naród się nie dowiedział. I tak kręcimy po tych rezerwatach przyrody. Skończyły się lasy naturalne Puszczy Białowieskiej. Zaczął się rezerwat przyrody Berezewo. A niestety żadnej zwierzyny nie widać. Tak bardzo chcielibyśmy zobaczyć jakieś zwierzątko, że ja już jak się oglądam i widzę jakiś korzeń taki stary, gdzieś w oddali czarny, to mam wrażenie, że to zwierzak i otwieram tak oczy mocno, a okazuje się, że to tylko korzeń. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, Ola? ...40 km na liczniku. Cywilizacja, jaką widzieliśmy, była znikoma. I niestety sklepów brak. A dzisiaj, wyjeżdżając z Białowieży, nie zrobiliśmy zapasów na drugie śniadanie. I powoli w brzuchu burczy. No i niestety sklep, do którego dojechaliśmy, otwarty jest w godzinach 6.11 i 16.18. Idziemy dalej. Spotkaliśmy Marcina, który gonił nas z kolegą. Kolega trochę z przodu. My zjedliśmy razem obiad. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, noc spędzimy w jednej wsi. Więc powymieniamy się doświadczeniami z Greenvelo. Jedziemy razem w końcu. Jesteśmy na górze Grabarce, miejscu świętym dla prawosławnych.
No, trzeba przyznać, że jest to miejsce magiczne, święte, niesamowite. Od lat osoby przynoszą tu krzyże w różnych intencjach i zostawiają je pod cerkwią. No, jest to bardzo ładne miejsce, ale trochę też przerażające. Nie wiem dlaczego. Tak się człowiek trochę dziwnie czuje w nim, ale jest piękne. Dobra, to mamy jeszcze dzisiaj do zrobienia około 15 km. Porozmawialiśmy sobie z Pawlikiem. Podjechał do nas do grabarki. Pozdro, Paweł. A jedziemy teraz do Mielnika, gdzie czeka na nas Marcin z kolegą Jolka. Udało im się ogarnąć agroturystykę dla 4 osób, więc jutro ruszamy razem. Oluś, jak tam? Majtki będę musiała gdzieś położyć na wyspę. Jaki to był dzień? Kurczę, troszkę ciężki. Te szprychy nas załatwiły, co? No, żeśmy 3 godziny stracili. Niestety.